Ja jako nauczyciel osobiście powiem, że najczęstszym takim porzekadłem świata dorosłych jest to, jakie są dzieci złe, jakie są niedobre. No i dawniej to było. No ale spójrzcie Państwo, czy to nie wygląda przepięknie. No niesamowite wydarzenie, czegoś takiego się nie spodziewałem, dlatego no, nie wiem, czy na świecie coś takiego jest. No są pewnie jakieś takie orkiestry, ale tutaj to jest wspaniała rzecz, bo dzieci 7-8-letnie grały z dorosłymi, z młodymi ludźmi, którzy trochę chodzą do szkoły muzycznej, pewnie niektórzy, niektórzy nie, ale jest to naprawdę ewenement na skalę europejską, pewnie i światową, no, żeby coś takiego powstało, wywołane z zapałem. Była to jedna z największych przyjemności w moim życiu muzycznych, jakich doznałem naprawdę od wielu, wielu lat. To był zaszczyt zagrać dzisiaj u boku tak znamienitych gwiazd Krześmira Dębskiego oraz pana Andrzeja Rybińskiego. Koncert był pomocowy, zarówno ten w Radomsku, jak i w Przedborzu. Bieraliśmy środki na placówkę opiekuńczo-wychowawczą Kamil oraz na hematologię i onkologię łódzką. Po raz już drugi, tak więc jest to żywy dowód na to, że muzyka orkiestr i same ruchy artystyczne, amatorskie mogą dużo dobrego zrobić, no bo pomaganie jest fajne. Była jedna wielka, czysta radość w ogóle. Wspaniała orkiestra, genialna. Dziesiątki tych młodych, cudownych ludzi, którzy mam nadzieję kiedyś zaczną na profesjonalnych scenach, ale nawet gdyby się to nie udało, to cudowne jest, że zajmują się muzyką. Muzyka upiększa każdego człowieka. Także bardzo dziękuję za możliwość zagrania z tak cudownym zespołem. No i to była poza tym wielka przyjemność jeszcze spotkać pana Krzysimira, który cudownie zadyrygował, cudownie wydawał różne fajne dźwięki i po prostu zrobił z tego fajny show. To wszystko przyczyniło się do takiego wielkiego przeżycia, które miało miejsce. Ja bardzo się cieszę jako gospodarz tego miejsca, że mogliśmy tutaj tak znakomitych gości mieć w murach tej świątyni, że mogliśmy tę świątynię jakby ożywić na nowo piękną muzyką, pięknym śpiewem.